Tym razem powiem parę słów o moim ulubionym, ale mam nadzieję, że nie bez powodu ulubionym, gdyż uważam tę osobę za najwybitniejszego intelektualistę i filozofa XVIII wieku. W XVIII wieku używano słowa filozof zresztą w takim samym znaczeniu, więcej jak my dzisiaj używamy słowa intelektualista. Tą osobą, najwybitniejszym moim zdaniem, powtarzam, myślicielem XVIII-wiecznym jest David Hume. I to David Hume ma tak gigantyczne zasługi intelektualne na tak wielu poziomach. Zresztą to bardzo mocno kontrastowało ze skromnością jego życia, no takiego zawodowego. Był po prostu bibliotekarzem uniwersyteckim. Pozbawiono go w którymś momencie możliwości nauczania młodzieży, bo uważano, że deprawuje młodzież. Zapewne zadawał zbyt trudne pytania. No i oczywiście tutaj największym problemem było to, że nie było wiadomo właściwie, jakie poglądy religijne ma David Hume. David Hume napisał swego rodzaju dialog między ateistą, deistą i chrześcijaninem, czyli fideistą, powiedzmy, fideistą. Chrześcijańscy myśliciele uważają, że nie każdy chrześcijan jest fideistą, ale to jest inna sprawa. No ale powiedzmy teistą, tak? Czyli teista, deista i ateista. Jest to tak napisane, że wiadomo, że nie trzyma z teistą, ale nie wiadomo, czy trzyma z deistą bardziej, czy z ateistą. David Hume uważał osobiście, że taki kompletny, całkowity ateizm być może nie może istnieć. Przynajmniej w tym duchu rozmawiał z Olbakiem we Francji, gdzie było dużo zdeklarowanych ateistów. Olbak wtedy powiedział, na tej sali znajduje się kilkudziesięciu ateistów. Oczywiście przesadzał, żeby troszeczkę zszokować brytyjskiego gościa. David Hume był człowiekiem, ale czy rzeczywiście możemy być w pełni ateistami? To jest dobre pytanie tak naprawdę, bo Hume na przykład zwraca uwagę na wiele takich parareligijnych uproszczeń społecznych, które ograniczają troszeczkę nasze możliwości. Na przykład Hume troszeczkę podchodził pieszczotliwie do ideologii Rousseau, lubił Rousseau, ale nie dlatego, że ta dosyć mętna filozofia Rousseau wydawała mu się taka fajna, bo w porównaniu z filozofią Hume'a to jest po prostu jedna wielka dziura w moście. Natomiast podobało mu się to, że on podważał ten zbytni optymizm francuskich intelektualistów co do tego, że można tak wyrozumowo sobie ulepszyć cywilizację i zawsze będzie to marsz ku progresowi, ku szczęściu i pomyślności, że niemożliwy jest regres i tak dalej. To mu się podobało u Rousseau i nawet zaprosił Rousseau do Anglii, kiedy Rousseau był taki trochę biedny, bo w Genewie go prześladowano, z Wolterem się kłócił i tak dalej. Także notabene ja w moim doktoracie mam nadzieję, udowodniłem, że myśl francuskiego oświecenia niekoniecznie jest bardziej taka a prioryczno wyrozumowana i kompletnie nie mająca związku z doświadczeniem historycznym, dlatego że na przykład choćby prace Montesquieu, Voltaire'a, D'Argensona i Bulonwiera, one mają bardzo dużo do czynienia z empirią historyczną. Także natomiast niestety rzeczywiście to późniejsze oświecenie francuskie, takie właśnie bardziej diderotowe, bardziej meslierowe i tak dalej, późniejsze, Mably, Morellet i tak dalej, ono rzeczywiście jest takie z czapy, jak to się mówi, z głowy, z czapy. Mało ma to do czynienia z naszym doświadczeniem historycznym. Hume uważał, że system może się rafinować wyłącznie na bazie naszych doświadczeń historycznych i naszych spostrzeżeń. Był empirykiem w każdym calu, był empirykiem we wszystkich dziedzinach. My uważał, że należy tak właśnie robić, że nie ma innej wiedzy niż wiedza pochodząca z doświadczenia. To przekonanie wziął od Locke'a, ale znacznie bardziej rozbudował tą teorię. Poprawił też Locke'a i Spinozę, którzy uważali, że można w sposób wyrozumowany stworzyć umowę społeczną i w ten sposób stworzyć jakąś tam lepszy ustrój dla wszystkich ludzi. Hume nie był tak radykalny jak Montesquieu, nie uważał, że nie można stworzyć systemu, który by odpowiadał z grubsza wszystkim, ale z drugiej strony uważał, że negacja historycznych uwarunkowań jest błędna, że on przede wszystkim uważał, że ludzie nie da się ludzi uczyć inaczej niż przez przykłady czy przez empirię. I moim zdaniem miał całkowitą rację. To, że my na przykład dzisiaj odrzucamy socjalizm, to nie dlatego, że Ludwik von Mises na kartkach książek już nam wytłumaczył, zanim socjalizm jeszcze zatriumfował, że socjalizm nie będzie działał.
No to już nam przecież wytłumaczył. I to był poczytny autor. Tylko dlatego, że sami zobaczyliśmy, jakie są skutki socjalizmu. No ale wracając do czasów Hume'a. Hume rzeczywiście kładł nacisk na doświadczenie historyczne i w związku z tym krytykował na przykład hurra optymizm Whigów, krytykował ich zapędzenie się w rozmaitych przywilejach dla klasy rządzącej, dla tych arystokratów whigowskich, którzy udawali, że mają tam większe zasługi niż mają i brali całą władzę dla siebie. Krytykował ich, dlatego Torys i zwolennik kościoła anglikańskiego, zwolennik starej monarchii, prawdziwy konserwatysta Samuel Johnson nazywał Hume'a Torysem z przypadku, czyli konserwatystą z przypadku, dlatego że Hume w sposób wyrozumowany doszedł do podobnych wniosków jak Samuel Johnson. David Hume był, doszedł, oczywiście był, to raczej Samuel Johnson jest konserwatystą z przypadku, tutaj warto nadmienić, chociaż sam tego oczywiście w ten sposób nie postrzegał, dlatego że to propaganda anglikańska i monarchistyczna utrzymywała go w konserwatyzmie. Natomiast Hume rzeczywiście, rzetelna analiza społeczna utrzymywała go w pewnym rodzaju oświeconego konserwatyzmu. Do pewnego stopnia. Ale jednocześnie był wielkim zwolennikiem wolności myśli, był wielkim liberałem oczywiście także. I o tym był wielkim bojownikiem o wolność prasy. Uważał, że tylko w ten sposób mogą się ścierać idee i społeczeństwo może się rozwijać, jeżeli jest wolność prasy. Czyli wyprzedzał o 100 lat Johna Stuarta Milla, który mówił dokładnie to samo, nic więcej. Czyli był, David Hume ma ogromne zasługi dla liberalizmu, między innymi przez to, że liberalizm uczynił bardziej empirycznym, bardziej namacalnym, bardziej związanym z historią Anglii, ale nie tylko Anglii. David Hume był Szkotem i jako Szkot popierał wolny handel. Być może to jest najbardziej przypadkowa cząstka jego twórczości. Wolny handel w XVIII wieku nie był doktryną dominującą. Doktryną dominującą był merkantylizm, dlatego że chaotyczny wolny handel i dosyć mało fachowa polityka ekonomiczna poprzedniego XVII stulecia utwierdziła wszystkich w tym, że Colbert i Ludwik XIV mieli rację, że to państwo powinno rządzić gospodarką. I na przykład Fryderyk II nigdy nie zakwestionował, mimo oczywistego geniuszu administracyjnego, nie zakwestionował nigdy merkantylizmu. Zresztą on nie mógł zakwestionować merkantylizmu, dlatego że w Prusach na przykład, to samo zresztą w Rosji, Polsce, nie było za bardzo kapitału i dojrzałego mieszczaństwa, które by miało pieniądze i pomysł jednocześnie, żeby rozwijać bardzo rynek. Dlatego tam merkantylizm nawet mógł działać. Podobnie było, żeby było śmiesznie w Stanach Zjednoczonych, jak one dopiero powstały. Alexander Hamilton wiedział, że amerykańskie mieszczaństwo tak długo było poddane uciskowi z Londynu, który po prostu, bo tutaj mówimy o tych stemplach zazwyczaj, ale tak naprawdę ważną sprawą było na przykład to, że nie wolno było zakładać manufaktur w Ameryce w ogóle, w ogóle. Dlatego niedojrzałe mieszczaństwo amerykańskie w warunkach takiego merkantylizmu działało być może lepiej na początku i tak twierdził Alexander Hamilton i miał pewnie rację. Natomiast tam, gdzie społeczeństwo, gdzie warstwa mieszczańska była bardzo rozwinięta, tam warto było rozwijać koncepcję wolnorynkową i tak robił właśnie Hume w Szkocji. Tak, dlaczego powiedziałem, że Hume był troszkę z przypadku wolnorynkowcem? Dlatego, że w Anglii bardzo długo utrzymywał się merkantylizm, dlatego że za pomocą merkantylną można było na przykład odcinać od rynku Szkotów. No więc Szkoci oczywiście, podobnie jak Holendrzy, którzy osłabli w XVIII wieku i też przerzucili się na wolny rynek bardziej ideologicznie, bo to po prostu to była ich szansa na to, żeby troszeczkę zmniejszyć to napięcie rynkowe, które merkantylizm oczywiście zwiększa zawsze. Bo merkantylizm nie wierzy, że gospodarki są komplementarne. On wierzy, że trzeba wypchnąć z rynku, że tort jest ograniczony, a kapitalizm wie, że kapitalizm wolnorynkowy wie, że nie jest ograniczony, że rynek można rozwinąć jako całość. I to jest właśnie ten numer. Także David Hume, podobnie jak francuscy fizjokraci typu Quesnay, typu Turgot, uważał, że wolny rynek to jest to, przy tym nie miał ograniczeń, jeśli chodzi o handel, bo fizjokraci uważali, że handel to nie jest nawet taki istotny. Ważny jest wolny rynek wpływami rolnymi i górniczymi, tym, co się wydobywa z kopalni. To było dla nich istotne. David Hume takich ograniczeń nie ma, intelektualnych, on w ogóle nie ma żadnych ograniczeń intelektualnych, to był geniusz. Uważał, że wolny rynek jak najbardziej można rozwijać w przyszłości, i tak dalej. Żeby było ciekawe, Adam Smith od niego większość pomysłów ekonomicznych wziął.
to są pomysły Hume'a. Smith je tylko rozwija. To byli kumple w ogóle, obaj byli Szkotami, to byli kumple. Reprezentowali ten sam kręg intelektualny, tę samą liberalną elitę Edynburga swoich czasów. Pierwsze teorie ekonomiczne Hume'a to są już lata 40. i 50. XVIII wieku. Na Wealth of Nations, Inquiry about the Origins of the Wealth of Nations, czy jak to się tam nazywa w całości, czyli Bogactwo Narodów Smitha, jest dopiero 1776, czyli 20 lat rozmów z Hume'em de facto. Hume oczywiście także wziął od wiele pomysłów, na przykład ten nacisk na antyidealizm u niego bierze się z rozmów, no z rozmów może właściwie rozmów, może nawet nie, ale z Hutchisonem pewnie tak, ale przez Hutchisona poznał pomysły Bernarda de Mandeville'a, przedstawiciela wczesnego holenderskiego i angielskiego jednocześnie oświecenia, który twierdził, że gdyby społeczeństwie wszyscy żyli cnotliwie i byłoby uczciwie i tak dalej, i słownie i tak dalej, to nie mogłoby społeczeństwo działać, bo niepotrzebne byłyby kredyty, niepotrzebne byłyby banki, niepotrzebni byliby prawnicy, w ogóle nic by nie było potrzebne. Każdy by sobie gospodarzył we własnym ogródku i wszystko by się zawsze zgadzało. Także cywilizacja jest wynikiem naszych niedoskonałości, które trzeba akceptować, które trzeba tylko troszeczkę poprawiać i tak dalej, obserwując i tak dalej. Stąd ten historyzm, ten nacisk na empirię historyczną. I to u Hume'a jest niesłychanie ważne i to jest centralna myśl jego społeczna. David Hume ma też ogromne zasługi dla filozofii poznania. Zresztą to Hume wyrwał Kanta z jego, jak to on powiedział, dogmatycznej drzemki, czy jakoś tak. David Hume był głównym myślicielem, który zainspirował Kanta, ale to Hume jest tym większym filozofem, dlatego że Hume, na przykład, jeśli chodzi o teorię poznania, zauważył, że ludzie z jednej strony nihil novi sub sole, czyli nic nowego się nie powstanie samo z siebie, ale z drugiej strony to człowiek ma pewne możliwości kreatywności absolutnej, ale ona jest bardzo limitowana. Czyli na przykład, to dziwnie brzmi może trochę, ale zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Na przykład mówił o kolorach, że człowiek ma do dyspozycji różne warianty żółtego, one są obok siebie i wtedy człowiek może wymyślić żółty, który jest pomiędzy nimi. Ten kolor jeszcze nie istnieje, ale on może go wymyślić. Znaczy nie jest dany, ale człowiek może go wymyślić, dla siebie go wymyślić. I w ogóle go wymyślić, bo jeżeli on nie jest mu nigdzie wcześniej pokazany, no to on nie istnieje. Także człowiek ma możliwości kreatywne, ale one są ograniczone. Także to są właśnie te pułapy tego, na ile człowiek jest w stanie tworzyć coś nowego. I podobnie w nauczkach politycznych, społecznych, człowiek może analizować różne historyczne przypadki, tworzyć nową jakość, ale tylko w pewnym ograniczonym stopniu. Także hurra optymizm i skrajny fanatyzm intelektualny są niewskazane i o to chodzi Hume'owi. Tak samo jest w naukach poznawczych. I to samo, tak samo za Hume'em właśnie Kant, który miał notabene częściowo szkockie pochodzenie, tak swoją drogą, Kant także za Hume'em przyjmuje od Hume'a ten rygoryzm moralny, przyjmuje od Hume'a to przekonanie, że metafizyka jest możliwa w tak bardzo ograniczonym sensie tego słowa, że nie warto się nią zajmować, czyli przyjmuje świeckość i przyjmuje jego liberalizm, czyli ten połączenie tego rygoryzmu moralnego i liberalizmu właśnie od Hume'a przyjmuje Kant w dużym stopniu. Dlatego, zważywszy na te wszystkie rzeczy, o którym powiedziałem, uważam, że David Hume jest sztandarowym i głównym filozofem XVIII wieku. Drugim byłby zapewne Voltaire, ale Voltaire jest troszeczkę zbyt, jak to powiedzieć, za bardzo kompilatorem i człowiekiem, który rozpowszechnia wiedzę niż oryginalnym myślicielem. Jeszcze zależy, o czym mówimy. Bo na przykład wiele pomysłów liberalnych Voltaire'a stworzył przed nim na przykład wiele pomysłów w polityce odnośnie wolnej prasy i tak dalej. Stworzył właściwie Fryderyk Wielki przed Wolterem, a to Wolter się tym zainspirował, zaczął to rozwijać. Także można powiedzieć, że najważniejszymi postaciami intelektualnymi XVIII wieku
byłby David Hume, byłby Fryderyk II. Z myślicieli czysto ateistycznych to pewnie Olbak. Z popularyzatorów i ludzi, którzy uczynili filozofię modną i liberalizm pożądanym, to na pewno Voltaire. No i inni filozofowie już mniej sztandarowi, którzy jakby dokręcają te pomysły. Warto też pamiętać o ludziach, którzy wymyślili oświecenie, czyli takich jak Pierre Bayle, trochę w mniejszym stopniu, ale także Spinoza, trochę bardziej konsekwentnie liberalny, czyli John Locke i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o XVIII wiek, to zdecydowanie David Hume jest tutaj sztandarowym myślicielem.